Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego został uruchomiony kilka miesięcy temu, 30 listopada 2017 roku. Już w tej chwili obserwujemy znaczny wzrost kontroli, jeżeli chodzi o kontrolę dobrej reputacji przewoźników drogowych. GITD szacowało, że spraw, które rocznie będą trafiać do polskiego rejestru, będzie aż ponad 20 tysięcy. Mam informację, że tylko główny inspektor transportu drogowego prowadzi ponad 70 spraw przeciwko firmom transportowym. Pamiętajmy jednak, że również uprawnieni do prowadzenia takich spraw są starości. I za najpoważniejsze naruszenia, które pogarszają znacznie bezpieczeństwo na drodze, może również zostać zabrana tak zwana dobra reputacja, a w konsekwencji zakaz wykonywania przewozów przez danego przewoźnika, czyli tak naprawdę zamknięcie firmy.